Rozpoczynamy kolejny odcinek B4TV, tym razem otwieracz. Będziemy otwierać Lato w Bydgoszczy razem z zespołem Kult. Jesteśmy na backstage'u. Jak widać tutaj Kazik gdzieś tam sobie pewnie w tym namiocie odpoczywa przed koncertem. Nie tylko Kult, ale także nasz bydgoski raper Bisz. Natomiast tutaj jest backstage Kultu, tutaj dzieje się wszystko, wszyscy muzycy od wczoraj tutaj śpią, łącznie z Kazikiem. Myślę, że możemy trochę tam zajrzeć. Kazik, możesz przyjść na chwilę? Mamy tutaj, o, to jest nasz Kazik. Siadaj, siadaj z nami, jest Kazik, chodź, widać się, widać, jest Kazik z nami, jak przygotowania do koncertu? Są zajebiste, mi się podobają, wszystko jest okej. Mi się podoba. Jestem... Zagrasz na Dzień Dobry Arachię czy Polskę? Polskę. Polskę? Tak, Polskę. Zagra Polskę. To chyba nie był Kazik. To chyba nie był Kazik. Chyba ja, ale podobny. Co się działo przez poprzednie 3 dni, bo jesteśmy tak naprawdę na finale, niedzielnym finale, gdzie za chwilę na scenę wchodzi Bisz, potem Kult, a co działo się 2 dni wcześniej? 2 dni wcześniej na bulwarach bawiliśmy się przy regowych rytmach. Wczoraj na sam koniec Dabska, wcześniej Upside Down, więc rewelacyjna energia, muzyka świetna, tańce. Hulanki i swawole. Hulanki i swawole. Skąd pomysł na nazwę Otwieracz? Bo to jest akurat w samo sedno. Otwieramy lato, prawda? Otwieramy lato, otwieramy nowy rozdział, taki festiwal, który by pokazywał przede wszystkim nasze bydgoskie kapele, których jest multum, każda gra inaczej, chcemy je tutaj pokazać, więc otwieramy nowy rozdział, jeśli chodzi o nową imprezę, otwieramy lato jak najbardziej, otwieramy wakacje, tutaj pierwszy taki weekend w miesięcinku i myślę, że Otwieracz to jest ta nazwa, która podsumowuje wszystko, co tutaj się dzieje. Trzy miesiące temu odebrałeś złotą płytę? Mniej więcej, jakoś nie liczyłem tego, ale to było pod koniec kwietnia, dokładnie. No. Dokładnie. Trzy miesiące temu powiedz, jak zmienia się życie człowieka, który odbiera złotą płytę? Bardzo zmienia się w tym sensie, że skoro 15 tysięcy osób kupiło płytę, to znaczy, że co najmniej 15 tysięcy osób chciałoby jej posłuchać na żywo, więc jest duże zapotrzebowanie koncertowe i bardzo dużo jeździmy. I w sumie od premiery płyty mieliśmy bardzo mało weekendów wolnych, non-stop praktycznie po 2-3 koncerty na weekend. Teraz dopiero mamy miesiąc przerwy, ostatni koncert w Bydgoszczy właśnie dzisiaj. Kończy nasze wyjazdy na miesiąc. No i co, no i jakby mało czasu jest, człowiek wpadnie w rytm wyjazdów, to ciężko się przystawiać w tygodniu do normalnego życia i czas bardzo szybko ucieka. No a teraz będziemy mieli chwilę przerwy. Łatwiej jest hip-hopowcowi grać live bandem, czy łatwiej jest grać z DJ-em, który ma bity zgrane i jedziesz pod bity po prostu? My lubimy grać jako live band, bo wiesz, to jest muzyka na żywo, jest zupełnie inna dynamika, inna energia. Koncerty się różnią od siebie. Ja bardzo, wiesz, lubię grać z bandem i mi to odpowiada. Aczkolwiek każdy robi to, co lubi, wiadomo. My chcemy się rozwijać muzycznie jak najbardziej, na koncertach również, żeby to było jak najciekawsze, więc myślę, że będziemy szli w tym kierunku, nie dalej. A jesteś w ogóle jakoś tam w pewnym punkcie umuzykalniony? Grasz na jakimś instrumencie, czy tylko wokal? Niestety nie jestem umuzykalniony, nie umiem grać na niczym, ubolewam nad tym, umiem zrobić beat Fruity Loopsie, tylko niestety. No i co, wokal mój też nawijam, nie? Śpiewać też nie umiem, niestety. No widzisz, kurczę. No jak? Nawijasz bardzo fajnie, bardzo dobrze. No, to nawijanie, ale już gdy mi o coś zaśpiewać, to już mogłoby być ciężko. Wiesz, no nie będziemy cię targać do programu, gdzie śpiewają gwiazdy, celebryci i mam nadzieję, że na lodzie też jeździć nie będziesz. Czy taki festiwal jak Otwieracz na pełnym propsie? Tak, myślę, że no na pewno, nie? Każdy festiwal, każda jakaś impreza w Bydgoszczy, która przyciąga ludzi i wiesz, jest opcja, żeby się fajnie bawić, no jest na pełnym propsie, wiadomo. Bisz, BOK, pozdro dla B4TV, Żółwik. Radek Osuch z nami na Otwieraczu, gra w tle zespół Kult. Lubisz? Lubię Kazika. Przyszedłeś tutaj dzisiaj posłuchać, zrelaksować się przed bardzo trudnym następnym sezonem? Na pewno i relaksujemy się już coraz mniej, bo już trzeba coraz więcej pracować. Jeśli mogę cię jeszcze prosić jedną rzecz, zaproś wszystkich na najbliższy mecz, który
rozpocznie sezon po 19 latach Ekstra Klasy w Bydgoszczy z Jelenią Białystok na stadion bydgoskiego Zawiszy. Tak jest, zapraszam wszystkich 20 lipca w sobotę na 15:30, pierwszy mecz z Jagą. Mam nadzieję, że wygrany i że tłum 20 tysięcy pomoże w tym piłkarzom, by oni odnieśli pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie po ponad 19 latach. Otwieracz, czyli otwarcie lata w bydgoskim Myślęcinku. Impreza, koncerty, jesteście za, nie? Jak najbardziej? Jak najbardziej. Widzę, że stoicie w kolejce. Fotka czy autograf? Fotka. Fotka i autograf. Na płycie? Na telefonie. Ale autograf na płycie? Na telefonie. Na telefonie autograf? Najbardziej. Ale na wyświetlaczu może? Nie, z tyłu. Na otwieraczu spotkamy Piotra. Tak. Piotrze, my nie znamy się od dziś. Prawdą jest, aczkolwiek pierwszy raz się widzimy na otwieraczu. Rozmawialiśmy z Sandrą Tyczyną o tym, skąd pomysł na nazwę Otwieracz, ale gdzieś tam plotki chodziły, że ty jesteś sprawcą tej nazwy. No, plotek nie lubię dementować, bo nie jestem przecznikiem, już w ogóle nie jestem nawet rzecznikiem, tylko siedzę w wydziale promocji, który ma za zadanie promować miasto tym, co najlepsze. Jedną z tych najlepszości bydgoskich jest muzyka. No, mamy tak fajną muzykę, tak różnorodną, że nic tylko ułożyć do tego formułę, na której można to zaprezentować. I to jest w zasadzie dziecko bardzo krótkiej burzy mózgów. Czuję się współodpowiedzialny, ale to tak naprawdę treścią jest muzyka i nasi artyści i ci wszyscy, którzy w tej muzyce widzą to coś. Ja to widzę. Jestem nie tylko jako urzędnik, nie tylko jako dyrektor Wydziału Promocji, ale jako bydgoszczanin i o to chodzi. Otwarcie lata w bydgoskim Myślęcinku, festiwal Otwieracz. Podoba ci się ten pomysł na otwieranie lata w Myślęcinku? Moim zdaniem bardzo fajny pomysł, dużo pomieszanych takich stylów muzycznych właśnie. Tutaj hip-hop, teraz kult, pozytywna atmosfera, także mi się podoba. Jestem jak najbardziej za. Wyłapaliśmy, że jesteś studentką. Dużo imprezujesz jako studentka? Nie, uczę się tylko i wyłącznie. Nie wierzę. Uczę się, tylko się uczę. To powiedz, gdzie najlepsze imprezy w Bydgoszczy? Prócz Myślęcinka. Na Miedzyniu. Słucham? Na Miedzyniu, głównie na osiedlu. Czyli domówki? Tak, tylko. Andrzeju, jesteśmy dzisiaj na otwieraczu w bydgoskim Myślęcinku. Bawimy się dzisiaj na koncertach i Bisz, i Kult. Awansowaliście do Ekstraklasy, to po prostu wielki szacunek dla was. Po 19 latach bydgoski Zawisza, po prostu na to tak naprawdę, tak, to wszyscy czekali na to, cała Bydgoszcz. Ale nie chcę z tobą rozmawiać o piłce nożnej. Jesteś znakomitym bramkarzem, ale powiedz mi, dzisiaj przyszedłeś na Kult, czy może troszkę wcześniej na Bisza? Akurat przyszedłem prosto na Kult, bo z dziewczyną byliśmy wcześniej u niej w domu i tak nam się zeszło, że dopiero teraz przyjechaliśmy. No ale jakbyśmy byli wcześniej, to byśmy wcześniej posłuchali muzyki. Otwieracz festiwal w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku. Myślisz, że to jest dobry pomysł, że to wypali, że warto to kontynuować i robić co roku takie otwarcie lata? Tak, myślę, że to jest fajny pomysł. Zawsze jakaś rozrywka dla ludzi. I też takie poznanie nowej muzyki, więc myślę, że okej. Poznanie nowej muzyki, czyli jaką nową muzykę poznałeś dzisiaj tutaj? To znaczy ja ogólnie dużo rapu ostatnio, więc Kult tak jakby. Znaczy wcześniej już znałam, ale teraz zawsze jakoś tak inaczej na żywo posłuchać, więc... To jest dla siebie pewnego rodzaju nowość, tak? Tak, na żywo tak. Początek lata w Bydgoszczy w Myślęcinku. Grał Bisz, gra Kult. Przychodzisz dzisiaj, już tak mówimy zupełnie prywatnie, na bardziej byłeś na Biszu czy bardziej na Kult? Bardziej wszedłem na Kult, bo wiadomo, no, w tamtych czasach się słuchało Kazika Staszewskiego, także bardziej przyszedłem, no akurat przyszedłem na 19, bo wiedziałem, że o 19 jest. Nie obrażając nikogo, to nie, no raczej. Nie przyszedłem akurat na Kult. Na Kult. Rodzice w domu? W domu. Czyli wy wyjechałyście na wakacje, a rodzice są teraz grzeczni? Czy nie grzeczni? No nie wiemy. Maciej Świtoński, który grał dzisiaj na otwieraczu przed Biszem.
Macieju. O matko, cudownie jest. Jeszcze drże. Macieju, jak nazywa się wasz zespół? Ponieważ ja to wiem, ale nie wiem, czy wiedzą nasi oglądacze. No to tragedia, skoro muszę się przedstawić, to tak no jak... Musisz. No właśnie, tak jak pojechał jeden z artystów do Hollywood i wszędzie chodził i mówił, dzień dobry, nazywam się, nie podam nazwiska, dzień dobry, nazywam się. I jak ktoś to skomentował, to najgorsze jest to, kiedy aktor musi się sam przedstawiać. No więc ja się przedstawiam, dzień dobry, nazywam się Maciej Świtoński, a zespół, który reprezentuję, nazywa się Dża Dża Binks. Dobra, no to podaj jakąś stronę, MySpace, nie wiem, Facebook, cokolwiek, żeby was słuchać. Można nas znaleźć na Facebooku pod tą nazwą, o której już wcześniej wspomniałem. No i oczywiście na znanym portalu YouTube. Co wy tu robicie? Dlaczego nie pływacie? Pogoda. Pływaliśmy. A teraz jest koncert. Zepsuła się pogoda, po pływaniu teraz idziemy na koncert. Pływałaś? Tak. Ale na deserce, tak? Oczywiście, no nie widzisz stroju. No bo się, ale... Widzisz, jest ubrana na łyka. Dobrze, na kult, tak? Śmigacie? Kazika. Na Kazika. Tak. Czyli na kult. Tak. Dobrze. Ale co, dzisiaj rozrabiamy, czy się bawimy grzecznie? Na otwieraczu w Bydgoszczy? A kiedy było? Powiem więcej. Broimy. Broimy. Czwarta kobieta w Polsce z kokołotyczce. Do lat 23? Do lat 20. O rety! Jaka ty młoda jesteś? No. Bo my jesteśmy dziady, wiesz? Tak? No. Nieważne. A ty skaczesz? Nie, ale kibicuję. Kibicujesz. Tak. A skaczesz w tym szaliku? Nie, w tym szaliku nie skaczę. Dobrze. Idźcie dziewczęta tam. Tam jest koncert. Tak. I tam szaleństwa, tak?